Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, moi mili. Trafiliście na kanał, bo lubię robić zdjęcia. A ja jestem Robert. I na dzisiejszym filmie zaproszę Was do... Myślę, że takiego odcinka jeszcze nie było. Zaproszę Was do omówienia paru ciekawych rzeczy, ale może tak, 5 podstawowych zasad, które muszą być spełnione, abyśmy wykonali dobre zdjęcie. Oczywiście zdjęcie będziemy dzisiaj robić, gdyż jak widzicie, jesteśmy w lesie, niebo jest czyste, bez chmur, jesteśmy no dosłownie 3 minuty po wschodzie słońca, mgieł nie ma, ale o tym później. Zrobimy jedno zdjęcie, gdyż jest końcówka sierpnia. I moi drodzy, studni nie będę Wam pokazywał, bo to nie ma nic, a za mną jest piękny las. I moi drodzy, kwitną wrzosy. Zatem jak każdy fotograf chce mieć wrzosy w swojej kolekcji, ale nie będą takie wrzosy, gdzie jedzie się po prostu na wielkie pola wrzosów. A nie, mi to nie pasuje, wiecie, bo są takie miejsca jak Borne-Sulimowo, że tych wrzosów jest ogrom, są pola i tak zwane, i każdy chce takie zdjęcie tam właśnie mieć. Ja jestem troszkę inny i poszukamy ciekawego kadru tuż obok nas. Tyle tytułem wstępu, moi drodzy. Zatem zapraszam Was, moi drodzy, na film. Pierwszą składową tego, by wykonać bardzo dobre zdjęcie, nie mówię, że jakieś super ekstra, pierwszą składową, na którą zawsze zwracam uwagę, moi drodzy, to jest to, że musimy ruszyć tyłek z domu. Słuchajcie, to jest najważniejsze w tym wszystkim, co chcemy właśnie zrobić. Jeśli tego nie zrobicie, to nie wykonacie zdjęcia. Taka jest, no, chyba najważniejsza zasada, nie? Musimy ruszyć tyłek. Moi drodzy, jak widzicie, jest wcześnie rano, nie zawsze chce się wychodzić tak wcześnie, zatem możemy się nastawić na krajobrazy zachodu słońca, wtedy późno wracamy, chyba że jest zima, no to nie musimy tak wcześnie wstawać, ale mówię, pierwsza zasada, moi drodzy, i chyba podstawowa, chyba większa niż całe resztę zasad, które omówię, to jest to, że musimy po prostu ruszyć swoje 4 litery. Nic więcej na razie nie potrzeba. Musicie mieć chęci, wstać i ruszyć z miejsca. Mam nadzieję, że to jest jasne. Moi drodzy, następną zasadą, chyba też jedną z najważniejszych, zanim przejdziemy do takich technicznych, to są poszukiwania. Moi drodzy, bez tego raczej nie wyjdzie nam to, co chcemy zrobić. Poszukiwania, czyli ja zawsze to robię, że najpierw sprawdzam sobie miejsca, do których chcę ruszyć. Nawet na Google Mapach, słuchajcie, jakieś wycinki, jakieś informacje w sieci o danym terenie, albo nawet zdjęcia satelit, które są obiecujące. Wtedy ruszam w to miejsce. Nawet nie biorę ze sobą plecaka. Ja wiecie dobrze, że lubię jeździć na rowerze, zatem z miłą chęcią po prostu, jak są mało oddalone miejsca, tak do 50 km, po prostu jadę sobie rowerem na wycieczkę i sprawdzam to miejsce. Moim narzędziem jedynym wtedy jest telefon, gdyż na telefonie sobie
kadruję te miejsca, które znalazłem, które są obiecujące i po prostu zaznaczam na mapach, nie? Na swoich mapach albo udostępniam i wtedy jest wszystko dla mnie jasne, gdyż mogę potem zaplanować sobie wyjazd dany teren i ustawić się na konkretne zdjęcie. Też szukam za pomocą aplikacji Bean2, która dopiero się rozwija, na którą Wam serdecznie zapraszam. Jeśli zainstalujecie, podajcie ten kod, który Wam się teraz tu wyświetli. Gdyż dużo fotografów już jest na niej i zaznacza miejsca, w których robi ciekawe zdjęcia. Znaczy to zdjęcie, które się wyświetla, ma oznaczoną geolokalizację, więc nie ma nic innego, jak po prostu przeglądać fajne zdjęcia i sprawdzać, gdzie one się mieszczą. I to był drugi punkt za nami. Za chwilę opowiem trzeci. Mili moi, chyba najważniejszym aspektem, na który musicie zwrócić uwagę, to jest sprzęt, jaki posiadacie. W fotografii krajobrazowej naprawdę sprzęt nie jest aż tak ważny. Uważam, że w fotografii krajobrazowej naprawdę taki, jaki sprzęt macie, takim zrobicie zdjęcia. Ja posiadam bardzo taniego Lumixa G5 z kitowym obiektywem, który robi przepiękne zdjęcia. Czy przepiękne zdjęcia, no. Moi drodzy, umówmy się tak. Ale para idzie, nie? Jeszcze jest poranek, słuchajcie, jest 17 chyba stopni. Słuchajcie, moi drodzy, sprzęt nie gra aż tak istotnej roli, gdyż w fotografii krajobrazowej musicie traktować go jako narzędzie, jako zwykłe narzędzie do tego, co wy widzicie własnymi oczami. Jeśli wy nie będziecie potrafić określić w zamyśle, jaki kadr chcecie zrobić, jakie są podstawowe zasady kadrowania, to nawet najdroższy sprzęt do niczego Wam nie będzie potrzebny. Naprawdę. Taka moja dygresja. Nie patrzcie na to, co ludzie piszą, że do fotografii krajobrazowej tylko i wyłącznie sprzęt pierwszej klasy, czyli pełna klatka, super jasne obiektywy. Nie. Jeśli chodzi o fotografię krajobrazową, i tak nie używamy jasnych obiektywów. Znaczy, używamy jasnych obiektywów, ale przesłony są używane od F8, by uzyskać głębię ostrości taką, jaką chcemy, moi drodzy. Jak na moje... O, sójka poleciała. Nie ma sensu wydawać na początek pieniędzy na super ekstra sprzęt, jeśli nie nauczymy się innych zasad, które są też ważne w fotografii krajobrazu. Czyli na przykład kadrowanie, zasady kadrowania, głębia ostrości ogniskowe i tak dalej. Bo bez tego to nie ma w ogóle sensu. Także mówię, zasada jest prosta. Traktujcie aparat jako narzędzie. Nic więcej. A będzie Wam lepiej. Dobrze. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do zdjęcia, bo już kadr obrałem. Zaraz go Wam wyjaśnię, moi drodzy. Moi mili, kadrem dzisiejszego odcinka będzie, jak widzicie, jesteśmy... Tam jest dokładnie wschód słońca. On jest zasłonięty przez drzewa. No tak jest, jeśli chodzi o las. No słońce dociera później. Ale, moi drodzy, zobaczcie. Rozjaśni się. O, jak widzicie, tu mam sprzęt rozstawiony i kadrem moim, moi mili, będzie fragment, bo zrobimy panoramę. Słuchajcie, tutaj mamy już piękne kępki wrzosu. Tutaj mamy ścieżkę, moi drodzy. Ona jest prosta. Prosta nie oznacza, że też nie będzie zła. O, jakieś sarenki latają. I tutaj mamy drugą część wrzosów. Zobaczcie, takie piękne, duże polany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak się uda, zrobię szeroki kadr. Nie mam tak szerokiego obiektywu, bo 14 mm na mikro 4 trzecie to jest 28 mm. Nie jest tak źle, ale chciałbym szerzej, więc zrobimy sobie panoramę. Taką, o. Odtąd dotąd. Znaczy z drugiej strony. I bardzo fajnie nam to światełko od tego jaśniejącego już nieba będzie nam wpadać w tą stronę, tak? Dobrze, moi mili. Zatem
przechodzimy do zdjęcia. Przechodząc do kadrowania zdjęcia, pozwolicie, że ja sobie tutaj na nim ustawię na dotykowe zrobienie zdjęcia. Zatem, tak jak mówiłem Wam, zrobimy troszkę szerzej. Nie wiem, co mam zrobić, moi mili, ale mam tak niezgrabne paluchy. Ok, Bojanek, przesuń się. Jak widzicie, mój piesek lubi ze mną towarzyszyć. Mój pierwszy kadr zacznie się tutaj, od tej strony, gdzie ścieżka w ten sposób, ten róg tego kadru przeniesie nas w tamtą stronę. Takie są zasady kadrowania, słuchajcie, gdy już musicie ukierunkować widza na to, co chcecie pokazać. Ja chcę pokazać tą ścieżkę otoczoną pięknymi wrzosami. Zatem wykonujemy pierwsze zdjęcie, moi drodzy. ISO 160, jak zwykle, czyli najniżej, który mogę tu dać. Balans bieli ustawimy na 0, F8 i 1/5 sekundy. Ostrość mniej więcej 1/3 kadru, czyli gdzieś w tym momencie. Pięknie wyszło, ale możemy, słuchajcie, Bojan, chodź tutaj, wchodzisz mi w kadr, chodź. Chodź. No, przy okazji piesek się wybiega. Możemy sobie zwiększyć czas do jednej, może 1/8, bo i tak są światło, to je wyciągniemy i zrobimy drugie zdjęcie. Proszę bardzo. W tym samym miejscu kadrujemy, ustawiamy timer. Mamy pierwsze zdjęcie. Dobrze. Teraz, moi mili, co by ładnie się ustawia. Zrobimy 3 zdjęcia. Teraz ustawimy aparat dokładnie na ścieżkę. Jak widzicie, ja tutaj mam fajne coś takiego jak poziomice. Nie wiem, czy dalej widzicie, co mam na myśli. Tu wykonamy drugie zdjęcie i musimy... Bojanek, chodź. Nie wiem, no to jest taki, kurczę, fajny piesek, który chce być ciągle w kadrze. Też ustawimy na 1/3 mniej więcej ekranu, obrazu, kadru, ostrość. Mniej więcej w tym samym miejscu, w którym chcieliśmy tamto kadrować i również zrobimy zdjęcie. Jak widzicie, wyszło troszkę jaśniejsze, zatem, no wiadomo, słońce tu wchodzi, tak? Zrobimy sobie 1/15 sekundy, ale tamto zdjęcie, słuchajcie, też możemy wykorzystać, gdyż w postprodukcji zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, teraz, moi drodzy, przestawię Was kawałeczek tutaj, gdyż ja będę tutaj zmieniał już na tą stronę. Cudownie, cudownie. I słuchajcie, tutaj teraz, moi mili, przestawię Was, dobra, tutaj, moi mili, również z tej strony zakończę to zdjęcie właśnie takim kadrem, że idzie te wrzosy, bardzo fajnie wykańczają nam to wszystko i wyjdą nam prosto w tamtą stronę. Czyli tak jakby robimy 3 zdjęcia, Bojanek, chodź, kierując w stronę widza na wprost. Ale musimy wykonać 3 zdjęcia, gdyż nie mamy tak szerokiego obiektywu. 1/3 ekranu, 1/15 sekundy, F8, ISO 160, słuchajcie. Zobaczcie, teraz przestawię Was troszkę ładniej tutaj, o. Dobra, wyciągnę Was, bo zdjęcie zrobiłem ze statywu, moi lili. Mamy zdjęcia w ten sposób wykonane. Tak? Jedno, drugie, trzecie. Raz, raz, dwa, trzy. I to będzie nasz kadr. Moi mili, pozwolicie, że będę się w międzyczasie pakował, a omówię Wam kolejną zasadę. Nie wiem, czy to nie będzie więcej zasad, ale
Mówiłem mu 5, ale to 5 chyba takich podstawowych, co? Słuchajcie. Następną zasadą, którą musicie opakować, przy okazji zrobiliśmy zdjęcie, bo dotarliśmy szybciej na to miejsce, jest, moi mili, to, by nauczyć się kadrować. Kadrowanie jest istotną rzeczą, gdyż dzięki temu możemy pokazać to, co chcemy pokazać widzowi. Oczywiście kwestią gustu jest to, moi mili, jaki kadr bierzecie, czy to będzie nam się podobać, czy nie, ale jest parę podstawowych zasad kadrowania, na którą chyba większy, szerszy film możemy zrobić, bo to jest dużo gadania. Są podstawowe zasady kadrowania, które w umyślny sposób również możemy złamać, jeśli jest taka możliwość. I ułatwiają nam one robienie fotografii, gdyż jakieś grono naukowców kiedyś, to się fotografów głównie, nie? Chociaż naukowo jest udowodnione, że są rzeczy, na które mimowolnie człowiek zwraca uwagę, chcąc, nie chcąc. Dlatego te zasady zostały wprowadzone do fotografii, gdyż to może poprowadzić nas, znaczy oko widza, do ciekawego kadru. Dobrze, moi drodzy. Idziemy dalej. Może poszukamy jakiegoś kadru, a może nie. W każdym razie dzisiejszy film będzie omówieniem zasad podstawowych, jeśli chcemy wykonać dobre zdjęcie. Dobrze. Kochani moi, ostatnia, ale jedna z najważniejszych zasad, która jest podstawą fotografii, moi drodzy, to musimy poczekać, aż mój piesek zrobi siku, nic poważniejszego. Jest przypięty na smyczy teraz. Krótkiej, gdyż mam ręce wolne, a smycz jest na pasku. Bardzo fajne rozwiązanie, słuchajcie, szczególnie do lasu. O! Słoneczko, jak widzicie, już jest wysoko. Dlatego wracamy z lasu, gdyż już się pojawiają kontrasty wysokie i tak dalej. Ale nie o tym, słuchajcie. Ostatnią, najważniejszą rzeczą to jest... Ale tego nie da się tak do końca przewidzieć, to bycie w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Moi drodzy, jak omówiliśmy wcześniej, sprzęt, sprawdziliśmy lokalizację, tak, skadrowaliśmy sobie wszystko, ale, moi drodzy, jeśli niestety nie będzie tego timingu, jak ja to mówię, tak, czyli nie będziemy, się ciemno zrobiło trochę, dobra, nie będziemy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Owszem, zrobimy kadr, ale nie będzie taki, jaki byśmy chcieli, moi drodzy. Dlatego polecam, jak już sprawdzicie sobie to miejsce, wszystko przewidzicie i tak dalej, skadrujecie sobie, nawet na telefonie, jak przyjedziecie potem, żeby to sobie tak samo skadrować w aparacie. Gdy się robi sobie zdjęcia i tak samo kadruję z telefonu na zdjęcia, moi mili, i skadrujecie sobie wszystko, sprawdzajcie sobie. Pierwsze, co najważniejsze, to pogoda. Pogoda jest najważniejsza. Słuchajcie, są... Ja używam dwóch aplikacji do pogody. Możecie się śmiać, może nie. To nie są profesjonalne, żadne jakieś tam fotograficzne aplikacje. Pierwsza to jest pogoda radar. Słuchajcie, mi się sprawdza, pokazuje wszystkie elementy, które chcę pokazać, czyli temperaturę, zachmurzenie. Jeśli idziemy na zachód słońca, no to wiadomo, musimy przewidzieć, jakie chmury będą. Pokazuje, czy będzie deszcz, czy nie będzie deszczu. Możemy przesunąć sobie kawałeczek dalej, zobaczyć na mapie, jak wygląda zachmurzenie. Też to jest ważne. Fotografii krajobrazów, wschodów czy zachodów słońca. Możemy sprawdzić rano, wieczór, noc i tak dalej. Naprawdę polecam, to jest bardzo intuicyjna, bardzo prosta aplikacja. Możemy przewidzieć kilka dni do przodu. Oczywiście, wiadomo, to są rzeczy przewidywalne, bo to się może zmienić z dnia na dzień, z chwili na chwilę, z godziny na godzinę. Ale
Polecam tą aplikację, gdyż jest, nie jest sponsorowany ten odcinek przez Pogodę Radar, ok? I drugą, słuchajcie, moi drodzy, którą używam, to jest, żeby wam nie skłamać, aż wejdę, bo kurczę, oni zmienili teraz nazwę. I to jest Meteo ICM. O właśnie, Meteo ICM. Po zmianie nazwy. Jeśli ktoś już dokładniej zagłębia się w wykresy, nie wykresy, można się tego nauczyć, to jest bardzo proste. Ja z tej aplikacji korzystam, gdy chcę zobaczyć poziom rosy, ewentualnie czy mgły wystąpią w naszym terenie, gdyż, jak wiecie, niektóre kadry, które chcemy zobaczyć, no to mgła to jest nieodzowny element, który chcemy uzyskać, tak? Kadrowanie słońca, poranku we mgle, jakichś ciekawych rzeczy jest obrazowo fajne, tak? Możecie to pokazać, bardzo fajny efekt, ale jest dosyć trudne. Będziemy to omawiać, jak już będzie więcej jesieni, moi drodzy. Gdyż pojawiają się u nas mgły. Teraz też były jakieś tam się chmurki pojawiły nad końcówką drzew. O, słuchajcie, wracam do miasta i państwo żule z pieskiem sobie chodzą po lesie, ale piesek przypięty na smyczy, bardzo dobrze. Jeśli potraficie odwołać psa, jak najbardziej, może sobie latać, kicać i tak dalej. Ale jeśli nie panujecie i siedzicie non stop w telefonach, tak jak dzisiaj miałem przypadek, to naprawdę. Dobra, to jest temat na inną rozmowę, ale okej, moi mili, jak widzicie, dzisiaj wykonaliśmy jedno zdjęcie. Mam nadzieję, że wam się podobało, ale chciałem wam zaznaczyć, co jest ważne w postawie fotografii krajobrazu. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, już kończę. I spotkamy się w kolejnym odcinku. Jeszcze świeci Droga Mleczna, ale jest księżyc, więc musimy troszkę poczekać. I może ustawimy się na astrofotografię. Co by na to? Dobrze. Moi mili, z brodatym pozdrowieniem, Robert żegna was z kanału, bo lubię robić zdjęcia. Do zobaczenia!